Cześć, tu Mateusz z Afory Polska. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat konstrukcji wolnostojących. Powiemy sobie, czym są i jakie są ich zalety. Zapraszamy. Konstrukcja wolnostojąca to bardzo prosty, tradycyjny sposób umiejscowienia modułów fotowoltaicznych na gruncie. W stosunku do konkurencyjnej, można powiedzieć, konstrukcji dachowej, no bo rozróżniamy jak na razie tylko dwie. Różni się ona tym, że przede wszystkim montujemy panele dwurzędowo, montujemy je pionowo i montujemy je na dzień dobry, w cudzysłowie, pod odpowiednim kątem 25 stopni. Co w przypadku konstrukcji dachowej, w przypadku już istniejących budynków, nie zawsze jest możliwe. Tutaj mamy ten optymalny książkowy kąt. Jakie są jeszcze plusy posiadania takiej konstrukcji? No przede wszystkim możliwość jej ustawienia i wychylenia pod dowolnym kątem na dowolną część świata. W przypadku domów często zostaje nam tylko wschód-zachód, a przecież chcielibyśmy jak najbardziej wydłużyć czas tej produkcji i umiejscowić ją na południe. Tutaj tego problemu nie ma. Możemy dowolnie ją modulować. Kolejna przewaga nad konstrukcją dachową to, jak widzicie, cyrkulacja powietrza. No tutaj nie trzeba wiele mówić. Lepsza wentylacja urządzeń, modułów, optymalizatorów, przewodów. Jeszcze jedna rzecz, tutaj troszkę się pochwalimy jako producent konstrukcji Afore Polska. Przykładamy szczególną uwagę do długowieczności urządzeń, także konstrukcji. Stosujemy specjalną powłokę antykorozyjną POSMAK, która nawet 10-krotnie wydłuża ich żywotność w stosunku do tradycyjnych ocynkowanych ogniowo-stalowych konstrukcji. No i tak reasumując na koniec, jeśli mamy możliwość, jeśli nie stoimy przed faktem dokonanym i nie musimy umiejscawiać konstrukcji na dachu, to warto taką inwestycję przemyśleć. Przede wszystkim dlatego, że daje nam ogromne pole manewru. Dzięki serdeczne.